Witajcie, z tej strony odkrywca Adwika, to jest właśnie kolejny materiał ze serii Winter Store. I właśnie wracam już tutaj po długiej przerwie, która była związana z dwoma ważnymi rzeczami. Po pierwsze moje zdrowie, a po drugie praca i studia. Ale teraz do was powracam na spokojnie i myślę, że będę starał się teraz utrzymać ciągłość wypuszczania filmów. A więc tak, w poprzednim odcinku udało nam się właśnie przedostać się na drugą stronę, do nowych, kompletnie nowych obszarów, może nowe skarby, cokolwiek tam znajdziemy. I też zyskaliśmy ciekawe przedmioty, jak na przykład ta miedziana bransoletka, właśnie. Czy tą miedzianą bransoletkę, bo ona zbyt to nie jest jakaś przydatna, ale czy ją mogę? Nie, nie mogę przerobić na samolotki miedzi, a szkoda. Ale gdzieś ja tutaj włożyłem wapień, który pozyskaliśmy z tego składziku. Jakby to tak nazwać. I gdzieś go tutaj dałem, tylko mam tutaj wapno. I chyba chyba on już jest skruszony. Tak, jest to skruszone wapno. Dobra, no to nie muszę malować chociażby na to młotek. Ale tak, zanim i tak pójdziemy na tą wyprawę, to znaczy nad tematyką garbowania skóry, to myślę, że jeszcze skupimy się nad tematyką dostania się tam u góry, czyli na te nowe obszary. Czyli, dobra, wapno mogę dać tutaj w sumie. Patyki nie będę potrzebował, więc one będą mi tylko zajmować miejsce. Apteczki zostawię, tutejsze narzędzia też mogę je zostawić. Kijów z miedzi mi wciąż będzie towarzyszył. A kijów z wykrywacz? Wykrywacz jeszcze może nam posłużyć. Ale chyba tak. Jedyna sprawa, którą najbardziej bym potrzebował teraz, to będzie kwestia żywieniowa. Niestety oczywiście wszystkie moje zapasy się psują, jak zwykle. Nie wiem, czy tamta wiaderko mi starczy, bo tutaj kurczę nie wiem, co mam z tym zrobić. Więc troszkę tak słabo bym powiedział. Chyba, żebym coś tutaj porobił. Bo tutaj mam zapasy, więc mógłbym zrobić na bieżąco jedzenie. Ale dobra, chodźmy spać, bo już jest 21, a tym wcześniej staniemy, tym lepiej dla nas. Mam nadzieję, że ta pocja się nie zepsuje do końca, bo troszkę będzie szkoda tej miski, ale może coś z tego będzie. Oj, bardzo ciężko będzie. Dobra, stanąłem i szybko to zjadamy. Po takim posiłku to już na pewno bym miał jakąś rewolucję w brzuchu, albo nie wiadomo co. Żeby jeść aż tak zepsuty pokarm. Ale najwyraźniej do naszej postaci to nie przeszkadza. Nie wiem, czy ty mi starczysz, czy mi nie starczysz. Zostawię cię tutaj jeszcze na spokojnie. A, jesteś tu. I chyba jeszcze zrobimy jeszcze posiłek, taki awaryjny. Czyli troszkę tego. I może głównie rzepę wykorzystamy. O, proszę bardzo. Teraz chodźmy tutaj na górę. Zróbmy raz, dwa posiłek. I z tym posiłkiem my tam wyruszymy na nowe skarby. Zobaczymy, co tam nowego odkryjemy. A mam nadzieję, że coś ciekawego. Nie, chyba to nie będę i tak w pierwszej kolejności zjadał, tylko będę zjadał właśnie to, czyli to, co by się psuje. Będziemy to jeść na bieżąco, tę porcję. Tutaj poczekamy, aż nam się upiecze. To może w międzyczasie my zejdziemy na dół, bo i tak to się gotuje. I bym zobaczył, gdzie bym przygotował beczki, bo będą do tego właśnie potrzebne beczki, aby garbować skórę. Myślę, że tą stronę bym wykorzystał. I na przykład bym zrobił o tak, czyli to bym wykopał. Tutaj byłyby takie dwie beczki i kolejne tutaj dwie, czyli tutaj byłaby woda wapienna, tutaj słaba tanina, a tutaj byłaby ta mocna tanina.
Czyli łącznie potrzebujemy 6 beczek. I z tego co wiem, właśnie wszystko będziemy mieli już pod karbowanie skóry. Tylko oczywiście tak, tanina wymaga wody, tak samo jak woda wapienna, na logikę woda i wapień. A co do tej taniny potrzebujemy oprócz wody, potrzebujemy też drewna dębowego. I pytanie, czy ja zużyłem całe drewno dębowe. Mamy troszkę tego drewna dębowego, a nie, nawet troszkę więcej. Myślę, że chyba ta ilość wystarczy na spokojnie. Ale dobra, to już my olewamy i skupiamy się na wyprawie. Chyba nawet jeszcze te kamyczek odniosę, bo już nie potrzebuję go. Okej, awaryjne jedzenie jest, jakby miało mi się tam co zepsuć. To mogę schować tutaj. I możemy teraz wyruszyć na spokojnie w stronę portalu. O, w ogóle są dyftery? No, właśnie tam jest jeden dyfter. To chyba w nocy musiał być dość wysoka aktywność szczelin. Bo raczej wątpię, żeby tak po prostu jakiś dyfter. Przepraszam, właśnie mięślina się już tak zbierała i miałem problem z wymową. Ale okej, już jest lepiej, więc to co chciałem powiedzieć, że troszkę jest to dziwne, że dyfter tak wyszedł. Bo jeśli faktycznie była aktywność szczeli na spokojnym poziomie, to raczej one powinny siedzieć w jaskini. No pod warunkiem, że za bardzo się zbliżymy się do jaskini, to wtedy tak, wtedy one na pewno wyjdą. Słyszałem wilczki małe. Okej, nic mnie nie goni. Bo tak, jak są małe wilczki, to i są duże wilczki. Ale czy już wilki. Albo najgorzej watacha. Okej, i to teraz tutaj. Kurczę, muszę zrobić tą ścieżkę, bo tak dalej będę się mylił niepotrzebnie. A jak zrobię ścieżkę, to oczywiście będzie lepiej. I wejście, wejście. A, tutaj. Chyba łóżko zostawiłem po drugiej stronie, na pewno. Powinienem tam nawet zostawić. Dobrze, to my zjeżdżamy tutaj na samą dół. I przechodzimy na drugą stronę. O, dzień dobry. I znowu to też się zespiłem. Pozbieram to troszkę skrzynki, żeby one nie robiły tutaj taki bajzel. Komnata to nic nie mogę zrobić, ale ona będzie mi tylko przeszkadzać niepotrzebnie, więc lepiej ją usunąć. A właśnie, mamy jeszcze... No i jestem już przepełniony. Niestety. Cegłę torfową tutaj nie potrzebuję. Mógłbym nawet zrobić... Ten stos mogę zebrać na pewno. Na niego to mam miejsce. Okej, i tutaj, dobra, to my położymy. Troszkę mam miejsca niby, ale patyki zawsze mogę wyrzucić. I już zaczniemy kopać się w górę. I to jest skała andezytowa. Czasami kopiąc tak w górę, można odkryć zasoby przydatne. Albo nie daj Boże, jakąś jaskinię. Dobra, jeden strat się zwolnił. Idziemy wyżej. Bo najważniejsze nie jest ta cała jaskinia, w której jesteśmy, tylko najważniejsze jest to, na jakich obszarach my jesteśmy. A w ogóle jest tutaj ciepło? A jest tutaj ciepło.
czyli to są ciepłe krainy. Bo tam mamy wciąż temperaturę na minusie, tutaj już jest 9 stopni. Więc to już jest kompletnie inny obszar. I to mnie cieszy. I to mnie bardzo cieszy. Ale kurczę, jesteśmy chyba bardzo głęboko, z tego co widzę. O Jezu. Właśnie, jak ja tak kopię, to może spaść jeszcze na mnie ziemia. No nic, jakoś to przeżyję. A może bym przygotował, tak na wszelki wypadek. Ale kurczę, jesteśmy głęboko. Na słowie. A co to jest tutaj w okolicy? To wygląda jakby kupiec, chociaż nie jestem do końca pewny, czy to może być kupiec. Ale na pewno chciałbym w końcu się wykopać stąd, bo tak troszkę kopiemy. Aktywność im bardzo wysoki poziom, oj. No to u nas jest znacznie spokojniej ze szczelinami. Jezu, zaraz mi drabina się skończył. Strasznie głęboko byliśmy. Mam nadzieję, że w jakąś górę się nie wkopuję. To jest góra? Nie, to nie jest góra. Czyli po prostu jesteśmy tak bardzo głęboko. No niestety. Troszkę słabo, bym powiedział. Tak, i zaraz drabinka mi się skończy. W tym momencie. I teraz wolniejszy typ przedostania się na górę. W sumie bym zostawił tutaj jedną pochodnię zapaloną na wszelki wypadek. Nie! Serio? No to fajnie. Już nie będę po to schodził. Szkoda czasu. Jezus Maria, jak ja jestem głęboko, no gro. Bez przesady. Chcę stąd wyjść już. No, już jest 0 stopni. O! I na to ja czekałem. Oczywiście na ziemię, żeby już na mnie spadła. A, bez fajnie słyszę. Czy jakieś domy spadnie?
Wiem, jak można zabić daszek. Tak można zabić daszek. Od razu jeden slot wolny. A więc jesteśmy. To od razu dyfterem jakieś przywitają? Wow. Kompletnie nowy obszar. A, by the way. Portal. I damy to na kolor może taki. O. Żebyśmy się później nie zgubili jakimś cudem. I kolejny wolny slot. I czas na odkrywanie. O, ryba. O, duże ruiny. Wszystko po trochu. Okej, najpierw sobie sprawdzimy handlarza. I byśmy zaliczyli jeszcze... No. A właśnie, tutaj nie ma śniegu zbytnio, więc na pewno w ogóle nie ma tutaj śniegu, z tego co widzę, czyli może być szansa na odkrycie takich powierzchniowych rud łatwiej niż u nas. No, ren rosnący. O, a może w ogóle ty byś chciał kupić skrzynki, panie handlarz, co ty na to? Co mogę ci sprzedać? Łopatę... chleb. Olkiszemy mogę ci sprzedać. Takie jesteśmy w stanie wyprodukować i żytni też. Ale coś innego. A w ogóle co mogę się u ciebie kupić? Mogę kupić z ceramikę ze zbiorami albo z narzędziami. Niezbyt ciekawe przedmioty bym powiedział. By to powiedzieć, tyłka nie urywają. Ale no dobra, mamy chociaż handlarza. Czyli już to jest jakaś nowość. Nowością będzie kolejną, to mianowicie ta ruina. I zobaczymy, jakie tam są skrzynki. No i w końcu koścista gleba do nas wróci. Chyba wszędzie jest ten piasek andezytowy. O, no właśnie, to po kości. Rolnictwo. Okej, zobaczmy, co mamy tutaj nowego. Dużo orzypałki i to jest chyba... Tak, to jest ten. No dobra, niezbyt aż takie rzeczy oczekiwałem. Dobra, go, powiedziałem, cieszę się na widok ziemi, ale bez przesady. Czy ja jeszcze coś tutaj odkryłem w tej ruinie? A tak, narzędzia. To są z krzemu, więc ja podziękuję. Ale już na przykład taką glebę kościstą bym chętnie zabrał. I chyba my tutaj przenocujemy. Po tej stronie. Bo łóżko jest tam przygotowane. Miejsce za każdą chwilę mogę znaleźć. To też nie jest jakiś specjalny problem. Tutaj jest jakaś jaskinia. Czy jest jakaś widoczna luda? Nie, niezbyt. A może tutaj coś? Nie. Szczerze mówiąc, oczekiwałem, że już na samym początku... Ta, wszędzie będzie mnie prześladować ta miedź. Ale dobra, zaznaczę to. Oj, mikrofon mi się poruszył. Miedź. A nic,
Nie oczekiwałem miedzi, oczekiwałem coś innego, ale skoro mi gra znowu serwuje miedź, to dobra. Niby są jakieś jaskinie. Jeszcze. Cześć, bywa. Kamienie andezytowe. Tam się zaczyna bardziej taki las. Dojrzała rzepa. Rybki jakieś. No nic. Noc się zbliża, to nic więcej my nie zrobimy. To już wracamy tutaj. Tylko jeszcze bardziej norkę tutaj wykopię u góry. Pod tym względem, bo nie chcę nie chcę spać tam, gdzie jest najniżej. Bo wiecie, stabilność temporalna jest niezbyt na fajnym poziomie. Zresztą się nie dziwię, jak to jest tak cholernie głęboko. Ale tak. Pochodnia na pewno tutaj zostanie. A? Tylko proszę, żeby mnie gdzieś nie wystrzeliło. Jak teraz. Dziękuję. I będę musiał zejść na samą dół, aby wziąć z powrotem. Puszka. Narzędzie taka spadochująca pochodnia, jak w tym przypadku, niezbyt dużo może zrobić. Pod tym względem, że ona nie podpali. Tylko musimy, jako my, gracze, musimy jakby to spowodować. Wracamy na górę. Nie, w dół, tylko na górę. No i co, ja już to postawiam łóżko i chyba będziemy na razie się żegnać, tak? Bo więcej już tutaj nie zrobimy. W kolejnym materiale to oczywiście ciąg dalszy eksploracji tych obszarów i mając nadzieję, że znajdziemy coś lepszego niż tylko miedź albo kwarc, tylko coś o wiele lepszego. Oraz może jakieś nowe nasionka albo coś w tym stylu. Znaczy, orzy pałka zawsze się przyda, tak? Włóknia liniane oczywiście też się przydadzą. Ale ja liczę na coś bardziej ambitnego. Coś ciekawszego, tak? No cóż, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Miejmy nadzieję, bo ja bardzo dużą nadzieję pokładam na ten nowy obszar. Zwłaszcza patrząc na to, że temperatury są tutaj na plusie. Dobra, to mam postawione. W ogóle będę musiał zrobić porządek w pipunku. I może bym zrobił taki śmietnik. Kamień kamienia, ale bez przesady. Dobra, te skrzynki też wyrzucę. Tą glebę też. I chyba na razie tyle. Troszkę kamienia sobie zostawiam. I co? Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.